I on ma ile ponad 8 tysięcy? 400 jeszcze, nie? Proszę. Dla Labii 160. Bo ja, szczerze mówiąc, jak w tej dzielnicy tam schodziłem, to... gdzieś 100 metrów niżej zszedłem. Dopiero, wiesz, popatrzyłem do góry i się zorientowałem, że trójka jest... Także musiałbym się wracać, na przykład, wiesz, co kurwa, bym sięgł po kolana i wyżej. Już mi się nie chciało, to jest raz. A dwa, jeszcze wierzyłem, że wiesz, że wycisnę z siebie jakieś tempo i uda mi się do tej dwójki, wiesz, że zdążę. Może tam trochę, wiesz, już końcówkę po cienku, ale się kurwa zrobiło szybciej ciemno i gdzieś tak w połowie tego stoku mi złapało. Było, wiesz, tak. O Jówka się nie obawialiście? Nie obawialiście. Wiesz, jak to wyglądało? Myśmy z Adamem siedzieli w bazie wysuniętej. I wiesz, jak Andrzej wyjął radiotelefon... Było przypuszczenie, że Leżan kibluje w trójce, że się dokopał do namiotu. Czy myśmy w ogóle nic nie wiedzieli, jak Andrzej nie mógł na tą dwójkę trafić i wyjął radiotelefon i go tam kurazi baranek przez radiotelefon i świecą z czołówką, wiesz, naprowadzali na dwójkę tej nocy i mówię, to myśmy wszystko słyszeli, myśmy cały czas byli na nasu, później z Adamem siedzieli przy telefonie i słuchaliśmy i to było, wiesz, to dosyć tragicznie brzmiało, bo słuchałeś tego z boku, nie byłeś tam. Z drugiej strony wiadomo, jaki tam był teren, jak łatwo pobłądzić. Myśmy tam przecież też kiblowali Formułę 4, nie mogli, wiesz, wyjść na to wcześniej. No i wiesz, były gadki pod tytułem idź w prawo, idź w lewo, widzisz mnie, nie widzisz mnie, nie widzę, widzę, spróbuj tu, no dobra, ale to potrwa, bo jestem bardzo zmęczony, wiesz. I cały czas myśmy im nie chcieli, wiesz, w ogóle włączać się, przerywać z nadawaniem, żeby im nie przeszkadzać w tym doprowadzaniu Andrzeja, a cały czas nie było mowy o Jurku, wiesz. Była mowa, Andrzej mówił w jednej osobie i ciągle nie widzieliśmy, co jest z Jurkiem, gdzie jest Jurek. No dopiero później, jak Andrzej Blaszek, to się okazało, że Jurka nie ma, że gdzieś po drodze został, no wiesz, jeszcze większy strach. Coś tam przejeżdża.